Sieman Koldziska, z tej strony Meccy. witam Was w kolejnym odcinku z kariery Wojciechem Szczęsnym, a dzisiaj czekają nas mecze z Udinandze i Spal. Zobaczymy jak nam pójdzie. Nie są to oczywiście drużyny z Czuba ligowej tabeli, no ale na takich też trzeba uważać, bo dla nich mecz z Juventusem jest po prostu świętym i w tym spotkaniu nie mają nic do stracenia, mogą tylko zyskać. Pierwszy mecz gramy na wyjeździe, łatwo nie będzie, ale naszym celem są trzy punkty. Zaczynajmy to spotkanie! Gospodarze niespodziewanie atakują, Lopez, Lopez ładnie tutaj odgrywa do Memphisa Depa, Memphis Depay, de Ryder, Ryder, zagranie w pole karne, jest szansa, Yang kto uderzył, ale szczęsty bardzo pewnie złapał ten strzał. Bernardeski zagranie do środka, to jest Mario Mandzukic, bardzo ładnie wypuszcza Douglasa Kostę, Douglas Costa jest na skraju polekarnego czy zacentruje, tak jest, i 1 do 0, perfekcyjne wykończenie, Mario Mandzukicia, to jest po prostu lis pola karnego którego bardzo ciężko jest powstrzymać. Dobre zagranie Daglasa Kosty i klasyczne wykończenie Mario Mandzukicia. Jak widzimy ekipa Udina się nie chce poddać. Dobre zagranie do De Paula. De Paul czy opanuje tą piłkę? Zagrywa bezpośrednio do Lopeza. Lopez przegrywa pojedynek biegowy ze Szczęsnym. Polak jest świetnie przygotowany kondycyjnie. Markizio. Odgrywa do Bernardeskiego, Bernardeski uruchomił Mandzukicia, Mandzukic jest już w polkarnym, wycofuje piłkę, ależ akcja i Dybala na 2 do 0, to jest właśnie tiki taka Juventusu, rywale nie wiedzą co się dzieje, a ta piłka już jest w siatce, o to właśnie chodzi, tak powinien grać mistrz Włoch z drużyną w, o, z okolic strefy spadkowej, bardzo dobra akcja i oby takich więcej. Jak widzimy Udine stara się konstruować jakąś akcję. Memphis Depay. Depay jest w bardzo dobrej sytuacji do zdobycia bramki. Schodzi na prawą nogę. Uderza tylko słupek. Wybicie z pola karnego tej piłki. Ale to nie koniec zagrożenia. DePaul. DePaul może centrować. Czy tak uczyni? Tak jest. Szczęsny wychodzi i odbija tą piłkę. Za swoje plecy. Ale jeszcze Udine przy piłce. Strzał na bramkę, ale wysoko nad poprzeczką. Mieliśmy sporo szczęścia, że tak to się skończyło. Bo już w pierwszej sytuacji Depay mógł zdobyć bramkę. Mandzukic, początek drugiej połowy, bardzo dobre podanie do Bernardeskiego. Bernardeski do lewej nogi, jeszcze odgrywa. Markiz Odebala i 3 do zera. Udina atakuje, Juventus ich punktuje. Tak wygląda to spotkanie. Ekipa gospodarzy naprawdę stara się z całych sił. No, ale to jest właśnie różnica klas. Juventus ma jedną sytuację, zamieniają na bramkę. Udina ma jedną sytuację, strzela w słupek. Jan Kto? Czech dobrze kontroluje tą piłkę, wycofuje ją. Zobaczmy, czy coś z tego ciekawego się urodzi. De przegrywa pojedynek ze Szczęsnym. I na szczęście nie ma już dobitki z pola karnego. Jak widzimy, Udine naprawdę dzielnie walczy. Grają ile mają sił po prostu. Czy coś im się uda tutaj skonstruować? Zobaczmy. Jeszcze tutaj odegranie. De Paul, De Paul bardzo ładnie kontroluje piłkę, ale takim strzałem nie da się pokonać Wojciecha Szczęsnego. Juventus znów chce zapunktować Jak widzimy, świetne podanie do Douglasa Kosty. Douglas Kosta wbiega w pole karne i zagrywa na pustą do Bernardeskiego, a ten z prawej nogi również potrafi bardzo fajnie wykończyć akcję. To jest gra po prostu Juventusu. Przeciwnik atakuje, a oni zdobywają bramki. Memphis Depay, gwiazda tej zespołu bardzo fajnie zagrała. DePaul, świetne podanie. Czy to się zakończy strzałem? Zobaczmy. Berami, berami! Ależ interwencja szczęsnego. Szwajcar bardzo mądrze uderzył, ale szczęsny do końca zachował czujność. Bernardeski, to jest Kedira. Kedira jeszcze odegraje do Mandzukicia. Mario Mandzukic wypuszcza klubowego kolegę, którym jest Pinci. Pinci centruje na pole karnej. i 5 do 0. No i to jest właśnie brutalność piłki nożnej. Bardzo wyrównane spotkanie. Obie ekipy miały bardzo podobne sytuacje, ale była jedna różnica. Bramkarz Juventusu bronił wszystko, a bramkarz Udine nie bronił nic. Wynik 5 do 0 nie oddaje przebiegu tego spotkania, ale niestety, piłka nożna to brutalna gra, w której nie ma cementów. Spotkania wygrywamy 5 do 0. Niezasłużony wynik, tak naprawdę. Tutaj powinno być jakieś 1 do 2, 2, 3 do 1 maksimum, ale nie 5 do 0, bo naprawdę Udine grało dobrze. I aż mi ich szkoda tak naprawdę po takim spotkaniu. 3 piłki złapane, 3 sparowane. Ocena meczowa 8,5. Zobaczmy tutaj szansę czy interwencję szczęsnego to jest jedna z 85 minuty. Strzał wala na berami, ale szczęsny odbił to nad poprzeczką. Bardzo dobra interwencja. To był bardzo inteligentny strzał, bo zobaczył, że Szczęsny trochę wyszedł przed linię bramkową i chciał go przelobować, ale Polak zachował koncentrację do samego końca. Jeśli chodzi o statystyki, mecz moim zdaniem wyrównany, Juventus miał trochę więcej strzałów, ale te niecelne udine też były groźne, bo tam niekiedy trafili w słupek czy tuż nad poprzeczką. Sześć interwencji Szczęsnego, siedem z kafeta, ale mimo wszystko z kafet. Nie popisał się jakąś taką spektakularną interwencją. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Wygraliśmy, to jest najważniejsze. 3 punkty trafiają na nasze konto. Mamy już 9 punktów przewagi nad drugą Romą i bardzo mnie to cieszy, bo tak naprawdę im większa przewaga, tym łatwiej się gra. Tutaj widzicie statystyki poszczególnych zawodników. Na razie gracze Juventusu dominują praktycznie w każdej statystyce, no bo ciężko, żeby było inaczej, skoro Stara Dama rozgrywa taki sezon. No to po prostu musi być i na czele tabeli. I na czele klasyfikacji czy to strzelców, czy to bramkarzy, bo naprawdę Wojciech Szczęsny nie daje powodów, by Gigi Buffon ponownie stanął w bramce Juventusu. Broni bardzo pewnie, często zachowuje czyste konto, wiadomo od czasu do czasu wpuści jakąś bramkę, ale nie da się rozegrać na takich ciekawszych już ustawieniach w FIFA kilkunastu spotkań z czystym kątem. To by się dało robić na klasycznych ustawieniach, bo tam się praktycznie nic nie dzieje. I tam się da na przykład, nie wiem, przez 10-15 spotkań na spokojnie zachowywać czyste konto. Ale jak chcesz, żeby było ciekawy, no to i bramki musisz czasem wpuszczać. Zaczynajmy! To widowisko ze Spal. No i będzie rzut roczny dla Spal. Grę znowu Viviani. Viviani na pole karne szczęste ryzykownie, ale piątkuje tą piłkę. Jeszcze może być poprawka, wycofanie piłki. Czy to się zakończy strzałem? BARTOSZ Salamon! Tuż nad poprzeczką, ależ tutaj pola kropną i chyba mamy jeszcze kontuzję w ekipie gości. Juventus chce szybko zdobyć bramkę, żeby otworzyć wynik. Dobre podanie do Pinciego, Pinci jest już w polu czy wycofa piłkę? Tak jest. Tutaj jest Blaise Matuidi, dobre zagranie do Bernardeskiego, Bernardeski do tiama i 1 do 0. Ależ tutaj fajnie nabieg na tą piłkę. Bardzo dobre podanie: Bernardeskiego i Tiam zdobywa bramkę. Dzisiaj zastępuje Mario Manjukicie, no bo Mandzukic też od czasu do czasu musi odpocząć. A ten gracz, jak widzimy, godnie go zastępuje. Zdobywa bramkę, szybko prowadzimy. Teraz tylko trzeba zdobyć kolejne bramki. Juventus ma piłkę w środku, bo zobaczmy, jak to się skończy. Dybala świetnie do Tjama, a Tjam strzela bramkę chyba pomiędzy nogami bramkarza, bo nie wiem jak to wpadło w inny sposób. jest chyba dla mnie jedyne logiczne uzasadnienie, bo tam po prostu nie było miejsca, żeby to trafić, a Tiam to zrobił, brawa dla naszego napastnika. Naprawdę Manczukić ma godnego rywala i musi się martwić o miejsce w podstawowym składzie. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce, czy to był strzał pomiędzy nogami. Tak jest! Bramkarzowi założono siatkę. Jest rzut rożny dla Juventusu, zobaczmy czy zakończy się kolejnym trafieniem. Centralna pole karne, strzał do, na bramkę i 3 do 0, strzał od słupka, ale również się liczy oczywiście. Fajnie to zrobił nasz zawodnik, uderzył bardzo mocno bramkarz, rzucił się, no ale tutaj większych szans nie miał, jak jeszcze piłka po rzucie rożnym odpija się od słupka, no to bramkarz tylko może ją wyciągać z siatki. I wreszcie jakaś akcja gości. Zobaczymy czy im coś z tego wyjdzie. Grassi, zagranie w pole karne. Tutaj jest dobra okazja, ale Szczęsny bardzo fajnie interweniuje. Jeszcze nie koniec zagrożenia. Ale dobrze, Descilio interweniuje. Zobaczmy druga połowa. Wreszcie spal w natarciu, coś tam ryzykują. Może być centra w pole karne. Czy tak się stanie? Zobaczmy. Nie, jednak zagranie po ziemi. Jest okazja do oddania strzału i cały czas odgrywają, mimo iż mają dobre okazje! Ale szczęsny! Szczęsny! To jest bramkarz klasa światowa! Broni ten strzał, mimo iż tutaj powinien wyciągać piłkę z siatki! Znów na szczęście w natarciu Juventus dla rywali, niestety, Bernardeski Bernardeski jest na skrzydle. Zobaczmy, czy będzie centrował. Tak jest na Tiama! 4 do 0. Tiam rozgrywa swój koncert, tak naprawdę. To jest mecz jednego aktora. Jest nim Tiam! Chociaż nie zapominajmy, że ktoś mu musi dogrywać. To jest bezlitosny killer, ale bez dobrych kolegów z zespołu miałby ciężko. Naprawdę czapki z głów przed Bernardeskim. Idealna wrzutka. Jak widzimy, spal cały czas się nie poddaje ekipa. Walczą o choćby jedną bramkę, by zachować honor. Zagrani tutaj do Flokariego. No i niestety, bramka tutaj chyba niepotrzebnie wychodziłem tak naprawdę. Mogłem zostać do końca na linii bramkowej. Czasem takie błędy się zdarzają. I tutaj Flokari zdobywa bramkę. Aj, szkoda, naprawdę szkoda, bo można było tutaj spokojnie zachować czyste konto. A tak, kibice gości mają powód do radości. Dobre podanie, sytuacja niby sam na sam. Ale jednak trzeba było zostać na linii. Końcowe: minuty spotkania, jak widzimy, goście mają chrapkę na drugą bramkę, czy im się uda. Zobaczmy. Jest okazja strzelecka, jeszcze odegranie. Dobra zespołowa akcja, jeszcze nie ma strzału na szczęście. Czy w końcu będzie? Tak jest, tylko słupek. No i na szczęście: Rugani wybija tą piłkę z pola karnego. I koniec spotkania, Tiam zabiera piłkę do domu, trzy strzały, trzy bramki. No idealny występ tak naprawdę, ciężko tu coś mądrego powiedzieć. Robił co w jego mocy, by zostać zawodnikiem spotkania. Trzy piłki sparowane, jedna bramka stracona, ocena meczowa 7,7. Szczęsny bronił nawet nieźle, ale przy tej bramce mógł się zachować lepiej. Tutaj najlepsza interwencja, bardzo dobre ustawienie tutaj, zmylił napastnika tym ruchem. No i spokojnie uderzył prosto w niego, on to odbił na rzut rożny. No tutaj jest ta sytuacja, gdzie powinienem się zachować zdecydowanie lepiej, niepotrzebnie tak na hura wychodziłem z bramki. Strzał tuż obok Szczęsnego, piłka tuż przy słupku, ale też trzeba docenić strzelca, bo bardzo dobrze uderzył. Statystyki bardzo wyrównane, jak widzimy tutaj mógł paść remis, ale Juventus miał Mametiana, który został zawodnikiem spotkania. Trzy interwencje Szczęsnego, dużo więcej Mercela, ale mimo wszystko on ma niższą notę. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, drugie zwycięstwo. No to było do przewidzenia, bo jednak drużyna Spal jest dużo niżej od nas w ligowej tabeli. Tak samo jak Udina, więc tutaj musieliśmy zdobyć 6 punktów w tym odcinku. W następnym materiale czekają nas mecze z Milanem i Bazyleą, więc emocji powinno być więcej. Więc jak coś ludzi skażę Wam, bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!